Dzień dobry, Zawiercie 365 i Radio Zawiercie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, bo miała być debata między kandydatami na prezydenta Zawiercie, między Łukaszem Konarskim a Anną Nejmś. Niestety do tej debaty nie doszło i w związku z tym chcieliśmy pewne rzeczy Państwu przekazać, wyjaśnić, co tutaj się zadziało, bo zadziało się wiele niedobrych rzeczy. Zostaliśmy my jako media oskarżeni o stronniczość i bycie nierzetelnym. Zadziały się niesamowite rzeczy. W poniedziałek odbyliśmy spotkanie ze sztabami. Reprezentował sztab Łukasza Konarskiego pan Patryk Drabek, panią Annę Nemś, pani Ewa Mićka. Na tym spotkaniu ustaliliśmy zasady. Naszym podstawowym warunkiem jako organizatorów było to, żeby debata odbywała się online. Chcieliśmy zaprosić wszystkich mieszkańców na tą debatę i to był jedyny sposób, czyli debata online. Kolejnym powodem, dlaczego w ten sposób się to miało odbyć, no jesteśmy małymi lokalnymi mediami, nie jesteśmy w stanie zrealizować debaty, w której będą uczestniczyć wszyscy czy jakaś część większa mieszkańców Zawiercia. Te zasady zostały podsumowane w mailu, który został wysłany do obu sztabów. Sztab Anny Nemś zaakceptował te warunki, sztab Łukasza Konarskiego nie. Ostatecznie daliśmy mu czas do dzisiaj, do godziny 12, na przyjęcie lub nie tych warunków. Jakby milczenie pana Patryka Drabka miało zostać uznane i został o tym poinstruowany, że odmawiają udziału w debacie. Tak też się stało. Pan Łukasz Konarski wrzucił post na Facebooku, że nie weźmie udziału w debacie. Po czym dzisiaj o 16 pojawił się tutaj z różnymi ludźmi, rozumiem, popierającymi go i chciał wejść i chciał, żeby ta debata się odbyła, mimo tego, że dobrze wiedział, że warunki tej debaty były zupełnie inne. My zapraszamy pana Łukasza Konarskiego na debatę online jutro o godzinie 16. Pani Anna potwierdziła swój udział w tej debacie. Panie Łukaszu, ma pan czas do godziny 20, aby przyjąć warunki ustalone na poniedziałkowym spotkaniu i potwierdzić swój udział w debacie. Zapraszam wszystkich mieszkańców na debatę online jutro o 16. Mam nadzieję, że do tej debaty w końcu dojdzie, bo Zawiercie na nią zasługuje. I mam nadzieję, że spotkamy się i nie zastanie nas taka sytuacja, jaka miała miejsce dzisiaj, bo media zawierciańskie zostały chyba wszystkie potraktowane w tej kampanii źle, że jesteśmy stronniczy, nieobiektywni. Fakty są, jakie są. Jesteśmy tutaj dla Państwa i chcemy dla Państwa tą debatę zorganizować. Także zapraszamy na jutro.